Porada miłosna na ten tydzień. Witam serdecznie wszystkich moich kochanych słuchaczy. Cieszę się, że jesteście. Dzisiaj zobaczymy sobie, co w miłości. Co w miłości aktualnie. Co się wydarzy w tym tygodniu być może lub jaka porada mądrych kart Tarota i kart anielskich jest ważna na ten tydzień. Kochani, oczywiście proszę Was o komentarze po tym filmiku. Napiszcie, czy rezonuje, czy się zgadza, czy Wam się czytanie podoba. Napiszcie, kliknijcie też na lajka z kciuczkiem w górę. Oczywiście subskrybujcie, jeśli nie jesteście jeszcze subskrybentami. Zapraszam Was serdecznie na mój kanał codziennie. Oczywiście również robię wróżby indywidualne, więc zapraszam Was również na czytania indywidualne z kart Tarota, Lenormanda, cygańskich i tak dalej, więc napiszcie mi e-maila, mój e-mail wyświetlam tutaj na moim kanale i w filmiku i pod filmikiem i w komentarzach, także znajdziecie mój adres e-mailowy wszędzie tutaj i napiszcie mi e-maila, a ja Wam chętnie powróżę indywidualnie. Zaczynamy. Karta Tarota pokazuje nam na ten tydzień 10 monet. Czyli być może sprawy pracy lub finansów, Waszej stabilizacji i stabilności są bardzo istotne w tym tygodniu. Jeśli chodzi Wam o miłość, ponieważ ja nazwałam to czytanie karta porada miłosna, więc kochani, w miłości potrzeba Wam najbardziej stabilizacji. Stabilizacji związku, bezpieczeństwa w związku długotrwałego, który jest solidny, partnera, na którego możecie liczyć, lub partnerkę. Także tutaj szukacie stabilnych więzi, stabilnej relacji. Karta anielska mówi: duchowy przewodnik. Twoje życiowe cele, czyli o stabilności związku, to co nam pokazała karta Tarota, są związane z przekazywaniem wiedzy o uzdrawianiu i duchowości. Ok. Tutaj mogę to w ten sposób zinterpretować, że Ty, jeśli masz jakieś talenty, czy zainteresowania, czy po prostu takie możliwości spirytualne, nie wiem, jakaś wiedza o wizualizacji, o przyciąganiu szczęścia i miłości, przyciąganiu stabilnego związku, o afirmacjach, tak? To powinnaś to teraz wykorzystać, ponieważ tutaj ta karta mówi o duchowym przewodniku. Tym duchowym przewodnikiem może być również Wasz anioł stróż, archanioły, wszechświat, czy jakaś wróżka właśnie, do której się udacie na czytanie, na, po prostu na po poradę, tak? Po jakieś drogowskazy, więc tutaj potrzebujecie jakieś duchowe, spirytualne pobudki, nie wiem, porady, wsparcie, by przyciągnąć tego partnera, o którym myślicie, którego pragniecie, za którym tęsknicie, który da Wam właśnie tą stabilność w związku, bezpieczeństwo, przynależność, związek długotrwały, oparty na rzetelnych wartościach. Także jeśli macie takie zdolności, to kochani, wizualizujcie, afirmujcie, przyciągajcie przy świecy, spisujcie sobie intencje również na kartce i proście o wsparcie wszechświat, czy opatrzność Bożą, czy anioły, archanioły, Waszego anioła stróża. Poproście o energetyczne wsparcie, by przyszła do Was ta miłość, którą pragniecie, tak, i wyczekujecie. Dobrze, klucze jeszcze anielskie. Odpuść sobie. Czyli odpuść sobie wszystkie troski, smutki, żale, rozczarowania, jakiś bagaż z przeszłości.
Odpuść sobie i skup się na tym, czego pragniesz. Odważ się zdobywać nowe doświadczenie. Czyli otwórz się na nowe, tak? Na nowe doświadczenie, nowych ludzi, nowego partnera, nową relację, być może nową miłość, nowe sprawy. Ukaż swoje wewnętrzne światło. Czyli masz w sobie jasność, światło, dobro, tylko musisz je ukazać, tak? Ukazać światu i znaleźć w sobie. Także taka rada miłosna na ten tydzień. Życzę Wam wspaniałego tygodnia, samych pozytywności i szczęścia. Do usłyszenia już wkrótce.